Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Jaszczą zrobił redukcję. Nie ma tutaj czterech gołąbków. Jeden gołąbek mi tutaj doleciał. W zeszłym roku jak puszczałem młode, to nie przeleciał po prostu. Teraz dotarł. Tam jest o tamten samczyk. Po roku czasu dotarł, jako piskle było puszczane. On wtedy nie przeleciał mi ze 50 km. Dzisiaj jest. Strasznie mi jaszczą atakuje młodzież. Wczoraj mi zaatakował samca czarnego. Nie będzie widać, bo jest ciemno. Po czwórki tam siedzi, gdzie żył, bo akurat wleciał tu przy mnie i go spłoszyłem. Ale go złapał i na ziemię z nim zlądował. I różne metody zastosowałem. Dzisiaj akurat go nie było. Młody też mi atakuje. O, młodzież sobie siedzi. Ja tutaj doszły wczoraj. Dwa. Te czerwone tutaj doszły. Tamten czerwony doszedł. I ten taki nietypowy, co tu jest, to nie widać. Oni sobie odpoczywają. Między innymi zastosowałem, zaraz pokażę. Wczoraj jak mi zaatakował, to wieczorem wziąłem. Może pokażę tutaj, o. Tu jest jedna sowa. Ta akurat się kręci głowa. Myślałem, że się kręci 270 stopni, a ona dookoła się kręci. Tam do góry na domie jest druga. Tutaj jest inna troszeczkę. Jeszcze mnie dzisiaj nie było. Nie wiem, czy działa, ale gołębia jak wypuszczam, to dźwięk sowy puszczam. Cały czas dźwięk sowy leci. Taki delikatny sowa puchacz. W goglach jak się wbije dźwięk sowy, to jest, pisze, trzecia strona to jest chyba posłuchaj dźwięku sów. I tam w goglach się wejdzie w tą stronę i jest kilka sów. I puchacz ja puszczam. Takie delikatne jest mruczenie. Dzisiaj nie było akurat. Nie wiem, czy sowy działają. Okaże się za parę dni. Już nie mam siły na tego jaszcząbka. To może pokażę, co się dzieje. O nie, tu nie będzie widać, to są młode. Tamte, ale teraz będą dwa płowe. Tutaj na te młode czekam. Tutaj w tej celi nie sprzątam, bo one są, się położyły jak cholera. Tam mi musiałem deskę położyć. Po tych właśnie. Wydaje mi się, że te będą dobre. Młodziki. Już zrobimy o chwilę, to wolną sobotę mam. Teraz to ogarnę. Tutaj też muszę sprzątać. Ogólnie trochę zarobiony jestem. Tutaj mam tego ze złamaną nogą. O, jak wykrzywiał tam tą nogę. Nie wiem, tak leżał we w tym. Nie wiem, co z tym zrobić. Z początku miał związaną. Żal mi go, nie chciałbym go stracić. Ja, że tak powiem, mam sentyment do takiej gołębi właśnie. Zostawię go, zobacz. Także jaszczob atakuje. Chociaż nie, dzisiaj już nie, wczoraj było coś nieraz. Właśnie tam, nad gołębnikiem. Tu siedziałem sobie w altanie, tu siedzę. Patrzę na gołąbki. I naprzód czaił się, wysoko leciał, czaił tutaj. I pół godziny później zaatakował je z góry.
złapał czarnego i dosłownie tutaj za bramą mi, tu za bramą, o, tutaj wylądował z nim. Chciał go tam podziobać już, ale nie zdążył. Ładnie go przywitałem. Mam nadzieję, że już nie przyleci więc. Przechodzimy tutaj do młodych. Nagrywam ostatnie odcinków, bo przyjdę z pracy, sprzątnę to wszystko tutaj. Troszeczkę posiedzę i tak zmęczenie, pogoda jaka jest, też taka jaka jest, nie wiem, czy to wpływa na mnie ta pogoda, taki zmęczony jestem. Pracuję na budowie, że tak powiem, prowadzę swoją działalność. Jakoś tam odpowiedzialność jest, wysiłek. Ale na gołąbki czas zawsze przyjdzie. Nie było, że tam, żebym nie miał czas. Rzucam wszystko, jadę, 18, zmienna woda musi być. Nic mnie nie interesuje, musi być, to musi być. Czy mnie ząb boli, czy głowa, czy jest noga złamana, czy ręka. Czy jestem na weselu, na komunii, 18. Tak muszę to zorganizować, żeby było. Gołąbki. Niektóre są oblatane już dobrze dosyć. Do końca maja mam nadzieję, że będą oblatane. To jest dobrze, bo w czerwcu chciałem wywozić na treningi. Proszę, jakie ładne. No i te sprawy to będzie samczy chyba. Niestety też są takie różne kolory, są też jest kolorowo trochę. Różne teorie są na temat kolorowych. Ten odpoczywa sobie już tu na jednej nóżce. Ja tam nie zwracam uwagi na ogon, jedno piórko, czy tam jakieś oko, czy tam 11 piór. Ma 11 piór, to ma to. Ma ogon. U mnie musi lecieć gołąb. Bo jak on nie leci, to po co mi jedno piórko ogon, albo 11 piórek w skrzydełku, czy tam szkliste oko. Tak. Do kosza jadę wywieźć. Przyleci w dobrym czasie, no to wtedy to mogę powiedzieć, o jest dobry gołąb. Czy to jest rudy, czy czarny, czy pomarańczowy, czy różowy, czy jakiś tam, bez różnicy. Ważne, że frajdę sprawia, że przylatują. Zobaczymy teraz, jak będę puszczał młode, pierwszy raz. Znaczy na treningi wywoziłem, tylko pierwszy raz w związku. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czy jak będą leciały tak samo jak z treningów, no to... O, samczyk tamten właśnie to przeleciał. Ładny się zrobił ten samczyk. Karmę mają. Nasypałem do oporu. Dzisiaj dostały dużo czerwonej kukurydzy. Słonecznika dużo dosyć. Konopi. I tam takie były dodatki, jęczmień. Grochu trochę. Mówię, że ma być wiecznie, ma padać. A ja wypuszczam codziennie o 5 rano. Bo przed pracą przychodzę. O 5 wstaję. Szybka kawka, obszerne gołąbki, woda, więc zmieniam, no, z rana zmieniam wodę i później o 18. Jak przychodzę z pracy o 14, to patrzę gdzie jakie, bo tutaj zazwyczaj nie ma. I nie wiem, czy nie ustawię tutaj drugiego pojnika, większego, to jest chyba 1,5 litra. Redukcja się zrobiła tutaj, bo tam samczyk, taki niebieski, ten pudzian, co ja tam na niego mówiłem, o tej białej samicy, znikł. Silny gołąbek był. O, tam się parzy. Ogólnie gołębie się przeparzyły, bo wacuś czerwony, co to jest,
ma tam jajka sam pod szóstką, zmienił partnerkę. On miał inną partnerkę, taką karpiatą. Nie widzę, gdzie siedzi. Karpiatą strom taką miał, a ma karp... O, tam jest. Tą samiczkę miał Wacuś, a wziął sobie inną samiczkę, bo od tamtej samiczki samca właśnie jaszczą strzelił. Mam nadzieję, że już go tu nie zobaczę więcej. To jest chyba zaraza każdego hodowcy. To taka znieczulica. Przepraszam, znieczulica, może nie, bezradność. Bezradność taka. Bąbek lata, zmęczony jest. Tak jak tutaj mam drugi lęk teraz, to gołąbki są już jakieś tam trochę podmęczone, wykończone. Te słabsze zaraz są. I ma szansę z nimi, nie? Może coś z tego samczyka będzie. Ładny jest, ale... Teraz nie wiadomo, czy ktoś go złapał, czy gdzieś on... co się z nim działo, bo ma znacznik z numerem telefonu moim, a do mnie nie dzwonił w sprawie tego gołąbka. 151-27, numer obrączki. Przykład wszedłem do gołębnika po pracy, tam u młodych siedział i patrzę, co to za samczyk jest, a zguba moja, tak zobaczyłem właśnie, bo mam, zapisuję wszystko, moja zguba. O, tam musiałem zrobić półkę taką, płytę im zagrodziłem. Bo miały jajka, raz miały jajka, inne podeptały, dwa, inne podeptały. Teraz mają trzeci raz, mówię nie. Coś muszę coś tam zrobić z tym, bo... Zrobiłem taką deskę i tam samiczka sobie siedzi ładnie, ma spokój. Troszeczkę mój błąd był, że położyłem te... miski na dole. Na początku tu było więcej gołębi, wszystkie cele były potwierane. I tak nie obliczyłem dokładnie. I mówię, położę jeszcze na dół miski, dwie, w narożnikach. Ostatni raz tak zrobiłem. Następnym razem przeliczę dokładnie, jeszcze raz. Ale zawsze dalej. Dwie cele było, czy trzy cele było więcej. I nie osiedliły sobie. Ale na przyszły rok, jak to będą samce same, to... Bo ten gołębiak stawiałem, to później wpuściłem całe pary, żeby się parzyły. W przyszłym roku będzie inaczej, bo wpuszczę samce. Samce sobie pozajmują cele swoje. Będzie łatwiej. Także nie zanudzam. Za parę dni znowu nagram odcinek, powiem coś o tym jaszczębiu. Czy jest, czy nie ma, czy działa ten, te sowy działają. Czy nie działają te sowy, czy dźwięk sowy działa. To wszystko ja w filmiku opowiem. Jak będzie działał, no to będę polecał wtedy. Bo wiem, co to znaczy gołąbka. Jak jaszczą strzeli jakiegoś jeszcze. A najgorsze jest, jak z treningu przyleci i go dopiero jebnie. To jest jakiś tam ból. Także pozdrawiam wszystkich. Zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia.